Kolejne święto edukacji narodowej, powód do tego, żebyśmy mogli się tutaj spotkać i skromnie zaakcentować ten dzień. Tak jak to dzisiaj miałem okazję powiedzieć, jesteśmy w podwójnej roli. Z jednej strony jako policjanci, z drugiej jako nauczyciele. I zawsze jest dylemat, co świętować. Czy święto policji, czy święto edukacji. Wydaje mi się, że nauczyciel zawodu, a takowymi jesteśmy, jest to bardzo duże wyzwanie. Bo nauczyć zawodu to bardzo duża odpowiedzialność. Wykształcenie określonych umiejętności, przekazanie określonych treści, które później ci młodzi ludzie, którzy tutaj siedzą na sali, będą wykorzystywali w swojej codziennej służbie. Tak jak powiedziałem, dobrze nauczyć to odpowiedzialność, którą ci ludzie później mogą ponosić w związku z wykonywanymi zadaniami. Jeżeli my ich dobrze przygotujemy do tego, to tym lepiej oni będą realizowali swoje zadania w terenie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że każda szkoła nie jest w stanie w 100% przygotować do realizacji zawodu, ale staramy się robić to jak najlepiej, tak, żeby po powrocie do jednostek terenowych ci młodzi ludzie przeszli tylko tak zwany szlif. Szczycimy się tym, że nasza szkoła ma dobrą markę, że ma uznanie wśród naszych przełożonych, wśród policjantów w terenie. Ale tą markę wypracowujecie wy, pracownicy dydaktyczni tej szkoły, którzy stawiacie określoną poprzeczkę, której muszą sprostać nasi słuchacze. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy czynią to z efektem pozytywnym, ale my tej poprzeczki nie obniżymy po to, abyśmy mogli być później dumni z opinii, jakie słyszymy. Doświadczenie, które nasza kadra posiada, przekazuje tym młodym ludziom, starając się ich nauczyć zawodu. Ale dobry nauczyciel to skarb. Bo nauczycieli można podzielić na przeciętnych, którzy tylko mówią, na dobrych, którzy wyjaśniają, na znakomitych, którzy dają przykład i na tych wielkich, a za takowych naszych uważam, to ci, którzy inspirują. I ja mam nadzieję, że wszyscy inspirujecie naszych młodych kolegów do tego, aby jak najlepiej później wykonywali swoje trudne zadania w jednostkach terenowych. Mam nadzieję, że dziś uczcicie to wasze święto. To, co widzieliśmy na ekranie, te nasze pasje, to na naszych młodych kolegów chciałem powiedzieć, że to tylko był fragment pasji, bo wielu spośród naszych wykładowców zajmuje się sportami walki, funkcjonuje zespół muzyczny, pasje fotograficzne, o których tutaj mówiliśmy, działają w różnego rodzaju innych stowarzyszeniach, jak chociażby honorowi dawcy krwi, stowarzyszenia sportowe. I cieszę się, że oprócz tego trudnego zawodu mogą się realizować jeszcze w innych dziedzinach, a tymi swoimi pasjami starają się zarazić naszych młodych kolegów. Ja wierzę również w to, że część z tych ludzi, którzy siedzą w dalszej części sali, w tych czarnych mundurkach, kiedyś będzie siedziała po jednej czy po drugiej stronie jako nasi wykładowcy, a być może, że będą tu stali, przynajmniej niektórzy z nich, którzy za tą mównicą nie mogli zabrać głos z okazji Święta Edukacji, czego im serdecznie życzę. Jeszcze raz gratuluję wszystkim wyróżnionym. Państwu, tak jak powiedziałem, życzę, abyście osiągali satysfakcję z tego, co robicie, żeby ludzie, którzy opuszczają mury naszej szkoły, wychodzili stąd świetnie przygotowani do realizacji swoich zadań. Wszystkiego dobrego.